Szanowni Państwo, na dzisiejszej konferencji zespołu parlamentarnego przedstawiliśmy najnowszą publikację Europejskiego Forum Parlamentarnego do spraw seksualnych i reprodukcyjnych kobiet. To jest publikacja na temat tego, jak ekstremiści religijni typu na przykład Ordo Iuris albo Fundacja Lux Veritatis jest finansowana z pieniędzy na przykład rosyjskich, europejskich lub amerykańskich. Na tej konferencji byli przedstawiciele, osoby, które są żywo zainteresowane tym tematem i są fachowcami w tej dziedzinie. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek, profesor socjologii Elżbieta Korolczuk oraz Nil Data, który jest szefem właśnie tego Europejskiego Forum do Spraw Seksualnych i Reprodukcyjnych Kobiet. Po kolei każda z osób powie kilka słów na temat tej publikacji. Proszę Państwa, trwa wojna, społeczeństwo polskie popiera Ukraińców i dlatego Putin stara się osłabić i rozbić społeczeństwo polskie. W tym samym czasie radykałowie religijni, współpracujący z międzynarodówkami ultraprawicowymi finansowanymi przez Kreml, próbują polskie społeczeństwo rozbić. Szczują mężczyzn na kobiety, heteroseksualistów na homoseksualistów, katolików na niekatolików. Proszę Państwa, były szpieg KGB, przyjaciel Putina, Władimir Jakunin finansuje Światowy Kongres Rodzin, z którym założyciele Ordo Iuris współpracowali nawet w 2014 roku, podczas pierwszej napaści Putina na Ukrainę. Konstantin Małofiejew, inny oligarcha, który finansował napaść na Ukrainę, finansował również organizację Citizen Go, od której Ordo Iuris bierze pieniądze i z którą współpracuje. Włoski polityk Luca Volonté wziął ponad 2 miliony dolarów z Rosji poprzez pralnię pieniędzy. Część z tych pieniędzy trafiła do Polski na finansowanie zjazdu organizacji ultrareligijnych współorganizowanego przez Ordo Iuris. Elżbieta Korolczuk, pani profesor? Ten raport pokazuje tak naprawdę, kto i za czyje pieniądze popularyzuje w Europie i nie tylko politykę antyeuropejską, antydemokratyczną i antyliberalną. To jest walka o wartości i w tej kwestii prawa kobiet, prawa mniejszości są bardzo istotnym elementem walki politycznej. Rosję ruch antygenderowy często widzi, czy widział do tej pory, teraz już się bardziej z tym kryje, jako repozytorium tych prawdziwych wartości tradycyjnych. I często ruch ten był finansowany przez Rosję, ale przecież nie tylko, bo jednak główne źródło finansowania to Europa. Myślę, że warto spojrzeć na to z perspektywy konfliktu wartości i zapytać się, kto finansuje politykę antyeuropejską, antydemokratyczną i antyliberalną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nil Data, proszę bardzo. So this report takes a look at funding for anti-gender movements over a 10-year period, equaling $700 million over this 10-year period, coming from the United States, Russia and Europe. And we see how this funding has been used to promote anti-abortion, anti-LGBT initiatives across the continent to divide European societies. Dziękuję bardzo. To jest Reset Obywatelski.